tak, wiadomo, gdzie tam już od dłuższego czasu się myślało o tym meczu i no i dobrze, że on jest już jutro. Musimy zrobić wszystko, żeby go wygrać i jechać na Narodowy. Bojowe nastroje w szatni? Tak, no gdzieś tam każdy jest bojowo nastawiony i każdy da z siebie ponad 100% i ten mecz wygramy. Chyba spora rywalizacja o miejsce w składzie, no bo zmiennicy pokazali, że można na nich liczyć. Wy trochę odpoczywaliście, więc teraz jest pytanie, co tam trener wymyśli na Arkę? Ciężko powiedzieć, bo trener lubi zmieniać się, mieszać składem i zobaczymy. No dzisiaj mamy trening, także myślę, że się więcej dowiemy i zobaczymy. Ale to chyba pozytywnie działa, że jednak okazało się, że ten wachlarz piłkarzy, którzy mogą grać, jest większy niż tam 14-15. No tak, no tak naprawdę kto by nie zagrał, to widać, że pokazuje się dobrze i te wyniki są. I no także to jest na pewno gdzieś tam dobre dla trenera i dla całego zespołu. No taki Marcin mecz się czeka sezonami, latami? Się gra w piłkę, żeby no tak, na pewno gdzieś tam. Na pewno na takie mecze się czeka, bo gdzieś tam to dla każdego jest fajne wydarzenie, jak i dla kibiców, także taki dla nas. Także no tak jak mówię, no damy siebie 100% na pewno i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Marcin, ty jesteś teraz widać w razie, bo ostatnie mecze pokazywały, że zawsze swobodnie sobie gdzieś tam radzisz na boisku. To może być taki mecz, że zadecyduje jedna akcja. Jakiś karny, jakaś indywidualna. Ty czujesz presję w takich meczach, czy niekoniecznie? Czy lubisz takie mecze? Znaczy, no na pewno bym chciał taki mecz zagrać, bo to jest ważne dla nas wszystkich, także na pewno chciałbym się w tym meczu pokazać, no ale no tak jak mówię, no zobaczymy co wybierze trener, ale na pewno jeżeli zagram, to na pewno będę liczył na takie gdzieś tam akcje indywidualne i zobaczymy. A trener ci zostawia trochę swobodę na boisku, czy gani za to, że gdzieś tam nie trzymasz się taktycznie, czy pozwala, żebyś gdzieś tam sobie pofolgował? Znaczy, no, gdzieś tam trochę pozwala, żebym zmieniał te pozycje, ale no wiadomo, że też się muszę trzymać tej taktyki, która jest gdzieś tam przez trenera i no, zobaczymy, jak to będzie. A ty tak generalnie, jakbyś miał wybierać sobie tą pozycję, to gdzie byś chciał zagrać jutro? No, wiadomo, że Arka to jest taki zespół, że też broni całym zespołem i tego miejsca może być nie za dużo. No to już zależy, wiadomo, od trenera, na jakiej pozycji bym wystawił, to by było dobrze. No, na tych bokach pomocy ogólnie dobrze się czuję, także myślę, że ta pozycja by była okej. Okay. No właśnie, bo zawsze gdzieś wydawało się, że w środku pola te mecze u trenera Altieriego pokazują, że gdzieś taki schodzący do środka, ale jednak skrzydłowy, to dobre miejsce dla ciebie. Tak, gdzieś tam dobre te trener mi znalazł to miejsce, lubię właśnie gdzieś tam schodzić do środka i tak jak mówię, no chyba nie wygląda to ostatnio najgorzej i oby było lepiej. To co tak kibicom można powiedzieć jeszcze przed takim meczem, tam 24 godziny przed meczem, no bo ich nie będzie w Gdyni, ale pewnie całe Kielce, przynajmniej te piłkarskie, będą was dopingować. No tak, no na pewno zrobimy wszystko, żeby całe Kielce pojechały do Warszawy. No, tak samo to jest dla nas marzenie zagrać w Warszawie, jak i myślę wszystkich kibiców, także no, damy siebie na pewno wszystko. A jako chłopak, który wywodzi się z grup młodzieżowych Korony, wiesz może trochę lepiej, co oznacza ten mecz dla Kielc, co to wszystko znaczy dla tej społeczności? No dlatego tak jak mówię, to jest też dla mnie takie marzenie, na pewno chciałbym zdobyć coś z Koroną, tak naprawdę jesteśmy naprawdę blisko. Także no, zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać.